Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze poświęconym Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej. Ja nazywam się Dariusz Wojnat, jestem pracownikiem Katedry Logistyki i w dniu dzisiejszym przygotowałem dla Państwa krótki webinar na temat informacji jako zasobu logistycznego i z tym tematem chciałbym dzisiaj Państwa zapoznać. Sam temat jest rozwinięciem webinaru, który miałem okazję poprowadzić i przygotować dla Państwa 2 lata temu, związanym z logistyką informacji w gospodarce 4.0. Tak więc tematy są ze sobą bardzo zbieżne i postaram się w tym momencie z prezentacją, z podkładem prezentacyjnym, postaram się uzupełnić tematycznie poprzedni webinar, także zachęcam również do tego, aby zapoznać się z webinarem na temat właśnie logistyki informacji w gospodarce 4.0. Ten webinar będzie poświęcony samemu zasobowi informacji oraz temu, jak istotny jest ten zasób w procesach decyzyjnych. No bo, Szanowni Państwo, podejmowanie decyzji. Ja bardzo często, prowadząc różnego rodzaju zajęcia dla studentów, upraszczam dość mocno pewne założenie, że zarządzanie, oczywiście pamiętając o funkcjach zarządzania, więc i motywowanie, i planowanie, i kontrola, i organizacja, sterowanie, i cała reszta, oczywiście w dużej mierze zarządzanie sprowadza się do podejmowania decyzji. My podejmujemy decyzje przez całe nasze życie. Nasze życie składa się z podejmowania decyzji. Gdybyśmy nie musieli podejmować decyzji, to byśmy żyli sobie jak ta ameba, za którą świat podejmuje decyzje. Natomiast my, jako ludzie, jako organizmy rozumne, jesteśmy codziennie, niemalże przez świat, zmuszani do podejmowania decyzji. I tym samym, Szanowni Państwo, pomyślmy, jeżeli zarządzamy swoim czasem wolnym, to podejmujemy decyzje, jak ten czas wolny wykorzystamy. Jeżeli mówimy o zarządzaniu swoją ścieżką kariery edukacyjnej czy zawodowej, to podejmujemy decyzję, jaką szkołę wybierzemy, czy też podejmujemy decyzję, do jakiej pracy złożymy CV. W momencie, kiedy podejmujemy decyzję, z kim spędzić resztę życia, no to zarządzamy jakby swoim życiem. Jeżeli nawet podejmujemy te najprostsze decyzje na temat tego, co ubrać do szkoły, do pracy na dany dzień, to jest zarządzanie naszymi zasobami. A więc, Szanowni Państwo, całe nasze życie sprowadza się do zarządzania, czyli w dużym uproszczeniu, oczywiście zaznaczam, w bardzo dużym uproszczeniu, do podejmowania różnego rodzaju decyzji. No i w tym webinarze uzupełnię temat, oczywiście z logistyki informacji w gospodarce 4.0, rozszerzę go o samą informację jako zasób logistyczny, jako właśnie ten zasób, który jest niezbędny i kluczowy do podejmowania decyzji. No bo właściwie decyzje podejmujemy tylko i wyłącznie na podstawie informacji. Nawet w sytuacji, gdybyśmy chcieli rzucić monetą i podjąć decyzję na podstawie rzutu monetą, to musimy mieć informację, na którą stronę ta moneta upadła. A więc tak czy siak, to będzie decyzja podjęta na podstawie informacji. Ale o tym oczywiście za chwilę, za chwil kilka. Będziemy kontynuować temat związany z prezentacją. Będę kontynuował samą prezentację, temat związany oczywiście z tematyką prezentacji. I w tych kilku slajdach, bo to dosłownie kilka slajdów przygotowałem dla Państwa, postaram się ten temat omówić w dość zwięzły i mam nadzieję przyjemny sposób. Dobrze, a zatem możemy kontynuować. Na początku, Szanowni Państwo, cytat, który bardzo lubię, cytat Druckera, który powiedział, że współczesne organizacje są bogate w dane, ale ubogie w informacje. I to, Szanowni Państwo, jest w pewnym sensie wprowadzenie do całej tematyki związanej po pierwsze z logistyką informacji, po drugie z zasobami informacji i po trzecie z zależnościami, które występują pomiędzy tymi elementami, jakimi są dane, a informacje. I o tych zależnościach też sobie powiemy, bo współczesny świat dość mocno zaciera granice, które występują pomiędzy tymi elementami. A zatem oczywiście Drucker tutaj miał wiele racji, mówiąc o tym, że jesteśmy bogaci w dane, ale ubodzy w informacje. I niestety, może stety, współczesny rozwój technologii to bardzo mocno potwierdza. Rozwój technologii internetu rzeczy, współczesnych technologii, o których przygotuję jeszcze jeden webinar dla Państwa i nagram również ten webinar i zostanie udostępniony na stronie Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej na YouTubie i pewnie w innych mediach społecznościowych. Tam
pokażę te najważniejsze elementy tego współczesnych technologii, które wpływają na to, że mamy ten ogrom danych, bo to jest faktycznie sytuacja, w której nie mieliśmy bezprecedensowa, z którą nigdy nie mieliśmy do czynienia. Mamy ogromną ilość danych, która powstaje w naszym otoczeniu, do których mamy dostęp. Niestety pojawia się problem z ich racjonalnym wykorzystaniem, czyli tych danych jest tak dużo, że bieżące systemy, bieżące algorytmy, ludzie wykorzystujący te dane nie są w stanie ich przetwarzać. Oczywiście to jest związane chociażby z analityką big data, czyli dużych zbiorów danych, które napływają w sposób ciągły, szerokimi strumieniami itd., itd. Natomiast to jest prawda, to jest, szanowni Państwo, ten cytat podkreśla to, że mamy ogrom danych i mamy problem, jak z tych danych wyciągnąć te istotne dla procesów informacje. O tym oczywiście nie dzisiaj, w jaki sposób te informacje wyciągać, w jaki sposób one wpływają na procesy zarządcze, na procesy przede wszystkim właśnie decyzyjne, w jaki sposób one pozwalają budować przewagę konkurencyjną, albo wręcz przeciwnie, je tracić, jeżeli będziemy dysponować złym SAD-em do procesu, no bo przecież proces jest tak dobry, jak SAD, jaki damy do tego procesu, a więc decyzja będzie tak dobra, jak i informacje, jakie włożymy do tego procesu decyzyjnego. Tak więc nie o tym, a dzisiaj zaczniemy od początku, czyli od samej informacji. No i szanowni Państwo, czym właściwie jest informacja? Informacja z łaciny informatio, przez które należy rozumieć wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie. Czyli szanowni Państwo, informacja ma charakter, i to musimy też pamiętać o tym, bardzo niematerialny, bardzo subiektywny, a zarazem obiektywny. Informacja jest niematerialna dlatego, że to jest to, w jaki sposób my odbieramy fale dźwiękowe, bo to w ten sposób należy nazwać, i przekształcamy je w naszym mózgu. I to jest bardzo złożony proces, który już w tym momencie pokazuje nam pewne rozróżnienie od nośnika informacji, jakimi są dane, ale to nie to samo, co informacje. Bo na przykład ja w tym momencie, prowadząc dla Państwa ten webinar, mówię, przetwarzam swoją wiedzę, mój mózgu przetwarza, mój aparat gębowy przetwarza je na fale dźwiękowe, które następnie są dekodowane przez mikrofon mojego laptopa, a przetwarzane na system zero-jedynkowy, upraszczając, a więc zera i jedynki, które następnie wasze komputery przetwarzają z powrotem na fale dźwiękowe i te fale dźwiękowe trafiają do waszych uszu, ale to jest tylko fala dźwiękowa. Tą falę dźwiękową słyszycie wy, którzy porozumiewacie się w języku polskim. Tą samą falę dźwiękową rozumieją osoby porozumiewające się, i słyszą właściwie, tak? Bo nie rozumieją, a słyszą tą falę dźwiękową osoby porozumiewające się w innych językach. Tą samą falę dźwiękową słyszą, ale najprawdopodobniej nie rozumieją również zwierzęta, a więc to jest tylko i wyłącznie dana. Ona jest słyszalna, ona jest odbieralna przez odbiorcę, ale nie ma wartości informacyjnej, jeżeli nie jest zrozumiana. Czyli jeżeli nasz system operacyjny w naszym mózgu nie przetworzy tych danych i nie nada im odpowiedniego sensu, czyli już w tym momencie widzimy, że informacja to jest ta wartość nadrzędna do danych, to są przetworzone przez człowieka dane, zestawione chociażby z jakimś sensem, celem swojego istnienia i swojego bytu. Ale o tym za chwilę. Oczywiście, szanowni Państwo, tutaj należy wspomnieć o najważniejszych czynnikach produkcji, które mieliśmy i mamy w zarządzaniu wielokrotnie wymieniane, czyli ziemia, kapitał i praca. No i teraz pytanie, czy w związku z rozwojem technologii, w związku z gospodarką 4.0, w związku z wszelkimi innowacjami, w związku ze sztuczną inteligencją, nie powinniśmy powiedzieć, że informacja staje się czwartym czynnikiem produkcji, o ile nie najważniejszym czynnikiem produkcji dla współczesnych przedsiębiorstw. Szanowni Państwo, wywołałem tutaj informację do tablicy, ale czym ta informacja właściwie jest? Z informacją, szanowni Państwo, i z jej jednoznacznym zdefiniowaniem jest trudno. O samym problemie zdefiniowania czegokolwiek w naukach społecznych wspominałem właśnie na webinarze poświęconym logistyce informacji w gospodarce 4.0. Tam zaznaczyłem problem czy trudności zdefiniowania logistyki chociażby, no bo poruszamy się w świecie, który jest ciężki do, tak, obszar nauk społecznych jest ciężki do zmierzenia, powiedzmy. Jest bardzo ciężko
ciężko zmierzyć cokolwiek i stwierdzić, że to jest idealny wzorzec czegoś, a cała reszta tym nie jest. No i szanowni Państwo, sama informacja wywodzi się z cybernetyki, a więc pierwsze definicje czy pierwsze próby definiowania informacji pojawiły się w podręcznikach od cybernetyki, kiedy ta cybernetyka w latach 60., 70. zaczęła się rozwijać. Wtedy też podjęto pierwsze próby definiowania informacji. Dlaczego, szanowni Państwo, zatem skoro coś, co wywodzi się, można powiedzieć, z nauk ścisłych, jest trudne do zdefiniowania? No bo, szanowni Państwo, informacja, słowo informacja ma swój charakter pierwotny, czy pierwotne swoje znaczenie. Każdy z nas w jakiś sposób tą informację rozumie, odbiera, przetwarza, wykorzystuje, a więc każdy z nas jest w jakiś sposób w stanie ją zinterpretować. Nawet gdybyśmy poszli teraz zapewne z mikrofonem do przedszkola i przepytalibyśmy przedszkolaki, czym jest informacja, to większość z tych przedszkolaków, jak nie wszystkie, podałyby nam jakąś definicję, swoją własną informację, a więc ma takie pierwotne znaczenie to słowo. Ale szanowni Państwo, ojcowie cybernetyki, czyli na przykład Weiner czy Falkiewicz, oni powiedzieli, że spróbowali zdefiniować w swoich opracowaniach informacje. Na przykład Weiner w 71 roku powiedział, że informacja jest nazwą treści zaczerpniętą ze świata zewnętrznego w miarę jak dostosowujemy doń swe zmysły. Gościński w 68 powiedział, że przez informację należy rozumieć treść przekazywaną przez nadawcę, który może być dowolna rzecz lub osoba, bez maszyn, bo wtedy tak wiadomo, ta maszyna, automatyzacja jeszcze raczkowała, do odbiorcy, którym także może być dowolna rzecz lub osoba, pewną treść będącą ogniwym poleceniem, nakazem czy też zaleceniem. Falkiewicz, drugi z ojców polskiej cybernetyki, 71 rok, wskazał, że informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę otaczającej nas rzeczywistości. I to jest bardzo dobra definicja. Tą definicję bardzo o informacji lubię, bo faktycznie o to w informacji chodzi, aby zwiększać naszą wiedzę o tym, co nas otacza. Po to, abyśmy mogli tą informację wykorzystywać właśnie chociażby w procesach decyzyjnych. 2001, czyli bardziej współczesny czas, informacja redukuje stan niewiedzy i niepewności w danej sytuacji decyzyjnej. Podkreślenie tego, co dosłownie przed chwilą powiedziałem. No i oczywiście podsumowanie, czyli to, że informacja jest bardzo często pomijana, czy próba definiowania informacji jest bardzo często pomijana ze względu na jej intuicyjne znaczenie. Dane, a informacja, to też już o tym napomknąłem, że jest pewna różnica, ale zarazem pewna zależność pomiędzy danymi a informacjami. I to chociażby też wybrzmiało w tej naszym cytacie na pierwszym slajdzie, a więc dane, a informacja. Szanowni Państwo, mamy tutaj zaprezentowaną na rysunku piramidę mądrości tak zwaną. Na samym dole tej piramidy mamy dane. One są na samym dole dlatego, że one obrazują ilość danych otaczającym na świecie. Tych danych jest coraz więcej. Mówi się, szanowni Państwo, że w ciągu ostatniego roku wyprodukowaliśmy tyle danych, co nie wyprodukowaliśmy w trakcie całej historii świata. A zatem to pokazuje ten przyrost, wręcz już logarytmiczny, danych globalnych na świecie. I szanowni Państwo, z tych danych dopiero przetworzone dane przez człowieka dają nam informacje. Informacja jest niematerialna, rodzi się w naszych mózgach i ona może zostać zapisana w naszych mózgach w postaci wiedzy, a następnie ta wiedza może być wykorzystywana w praktyce w postaci mądrości, a więc mądrość na samym szczycie, jej jest stosunkowo najmniej w naszym otoczeniu. Tak się przyjęło mówić, że oczywiście ta piramida obrazuje nam ilość tych zasobów w naszym otoczeniu, a zatem, szanowni Państwo, tej mądrości już jest zdecydowanie mniej. No bo też, szanowni Państwo, jak to jest z tą informacją i przyswajaniem jej przez nasze mózgi? No to, szanowni Państwo, jest tak, że dla części z Państwa to, co teraz mówię, wyda się fajne, interesujące i ciekawe i stwierdzą, że po pierwsze logistyka jest fajna, po drugie Wydział Ekonomiczny w Sopocie jest fajny, bo ma fajnych wykładowców, po trzecie, że temat, którym się tutaj zajmujemy, jest również interesujący. I wtedy, szanowni Państwo, wasze mózgi zapiszą to najpierw w pamięci krótkotrwałej, w większości przypadków, a jeżeli faktycznie zaczniecie na tym myśleć, zaczniecie to analizować, może studiować, może uczyć się na ten temat, do olimpiady chociażby, to, szanowni Państwo, zapiszecie to w pamięci długotrwałej. I to zostanie już w waszej głowie jako wiedza. I teraz, szanowni Państwo, w momencie, kiedy będziecie rozwiązywać jakieś problemy, będziecie chociażby w trakcie olimpiady, będzie pytanie na temat informacji, to szanowni Państwo, wtedy zadziała wasza mądrość.
I ona z pokładów Waszej wiedzy, informacji, a może też na podstawie różnego rodzaju danych, pomoże Wam podjąć decyzję, na przykład, która odpowiedź, czy które rozwiązanie problemu decyzyjnego będzie najlepsze. A więc, Szanowni Państwo, stąd też ten kształt tutaj piramidy. Oczywiście to, co tutaj jest wyświetlone, to już Państwu przekazałem, a więc dane, czyli nieustrukturyzowane fakty, surowe dane, tak, które nie są zestawione z żadnym celem, mogą to być różnego rodzaju badania, wyniki obserwacji, mogą to być zapisy transakcji handlowych, wszystko, co powstaje, można przypiąć, że to są dane. Informacja natomiast przetworzona przez człowieka posiada już sens oraz cel, no i posiada wartość dodaną, czyli niesie za sobą tą wartość informacyjną, a więc są to dane umieszczone jak chociażby w jakimś kontekście, zestawione z jakimś celem, przetworzone przez człowieka i przez nasz mózg. Wiedza zaś to jest oczywiście już przetworzona informacja, no a przez mądrość, no to rozumiemy praktyczne wykorzystanie wszystkich poniższych. Jednak, Szanowni Państwo, oczywiście ta piramida zakłada, że nie możemy przekroczyć z danych do wiedzy, czyli nie możemy bezpośrednio z samych danych pozyskać wiedzę. Dopiero z danych przetwarzamy dane w informacje, z informacji pozyskujemy wiedzę, z wiedzy i całe wszystkiego pod spodem mamy mądrość. A więc nie możemy pominąć żadnego z tych elementów w tej piramidzie mądrości. Natomiast, Szanowni Państwo, jest pewne ale. W niektórych przypadkach może się okazać, że sama dana, a szczególnie właśnie w rozwoju chociażby sztucznej inteligencji, w rozwoju technologii XXI wieku, może się okazać, że sama dana będzie niosła za sobą pewną informację, ale jej wykorzystanie będzie zależało od percepcji odbiorcy. To znaczy, że w przypadku, gdy właśnie odbiorcą będzie urządzenie, maszyna czy też system informatyczny, pojedyncze dane mogą być już nośnikiem informacji, gdyż będą zrozumiałe dla odbiorcy, czyli ich system, wbrew pozorom, Szanowni Państwo, to samo, to się sprowadza do tego samego, czyli ich system operacyjny, tak jak nasz mózg, będzie w stanie te dane przetworzyć, zestawić z jakimś celem i je wykorzystać, czyli będą zrozumiałe dla odbiorcy i będą niosły za sobą jakąś wartość. A więc podsumowując, można zatem przyjąć, że informacja jest wartością dodaną do danych, biorąc pod uwagę percepcję odbiorcy informacji. Zatem każda informacja jest związana z daną, natomiast nie każda dana będzie informacją, chociaż jeżeli będzie zrozumiała dla odbiorcy, będzie w pewnym stopniu nośnikiem informacji szczątkowej. Oczywiście informacja jako zasób logistyczny powinna być traktowana. Oczywiście niektórzy naukowcy mówią, że no nie do końca, bo chociażby jest niematerialna. Natomiast, Szanowni Państwo, ona może być produkowana, może być przetwarzana, może być magazynowana, może być sprzedawana, a więc spełnia jak najbardziej wszystkie cechy typowego zasobu logistycznego. Natomiast ma pewne charakterystyczne cechy, chociażby niewyczerpalność. Mówi się o tym, że tradycyjne zasoby zużywają się w procesach. Informacja, Szanowni Państwo, się nie zużywa. Ona się może dezaktualizować, może się starzeć, może zostać zastąpiona, ale się nie zużywa w procesie żadnym. Może być wielokrotnie wykorzystywana. Dodatkowo cechuje się substytucyjnością, ale również komplementarnością, obiektywizmem, wirtualnością, czyli nie możemy jej dotknąć, pomacać, przytulić, synergią informacji, różnorodnością, możliwością nieskończonego powielania i przemieszczania w czasie i przestrzeni, a teleportacja stanu kwantowego tylko i wyłącznie to potwierdza. O stanie kwantowym również pisałem w książce razem z panem magistrem Patrykiem Wierzbowskim, właśnie związanym z logistyką informacji w gospodarce 4.0. A więc, Szanowni Państwo, tak, trochę science fiction jak najbardziej w świecie logistyki również się zdarza. No i oczywiście związana z subiektywnością ocen, czyli każdy z nas tą informacje rozumie na swój sposób. Czyli, Szanowni Państwo, znowu, jak teraz popatrzymy sobie na to, co ja na Was mówię, opowiadam, to, Szanowni Państwo, oczywiście ta informacja jest jedna przekazywana do wszystkich Państwa taka sama. Natomiast każdy z Was ją zrozumie w różny sposób. Jedni powiedzą, ale fajne zajęcie, fajny webinar, miło się tego słucha i jest to naprawdę ciekawe, interesujące. Natomiast inni powiedzą, że nie, no człowiek się odlepił od świata i w ogóle mówi o czymś totalnie niezrozumiałym, totalnie nieistotnym, nieciekawym. Może tak być. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak było. To właśnie pokazuje tą subiektywność informacji, czyli to, że ta sama informacja może być w różny sposób przez różne osoby odebrana i zrozumiana, chociażby z punktu widzenia ich
percepcji, ich dotychczasowych doświadczeń, wiedzy, czy też posiadanej mądrości. To, że informacja jest zasobem, szanowni państwo, to już w 1991 roku potwierdził chociażby Berman, wskazując, że informacja w znaczeniu rzeczy jest produktem pewnego określonego procesu, a jeżeli jest produktem jakiegoś procesu, to równie dobrze może być zasobem innego procesu, mającego wykonawcę, czyli źródło informacji oraz użytkownika, i jako taka może być podawana różnym operacjom, takim jak wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, przetwarzanie, wymiana, kupno, sprzedaż, a więc wszystkie cechy zasobu. Definicję logistyki, która dobra. O, szanowni państwo, temat rzeka. Temat rzeka, który już był przerabiany na tym webinarze 2 lata temu, gdzie była o logistyce informacji w gospodarce 4.0. Odsyłam do tych rozważań właśnie w tamtym webinarze. Natomiast ja mam jedną ulubioną swoją definicję mojego mistrza i mentora, pana profesora Mirosława Hamberga, która uważam, że jest jedną z najlepszych definicji logistyki, które są, istnieją. I szanowni państwo, ta definicja mówi, że logistyka od strony realnej jest to proces mający na celu obsługę każdej racjonalnej, czyli celowej działalności człowieka, zmierzającej do urzeczywistnienia dowolnego celu, nieważne jaki będzie, ale polega na tym, że ma dostarczyć do tego celu, do realizacji tego celu odpowiednich zasobów, nieważne jakich zasobów, mogą to być zasoby rzeczowe, fizyczne, materialne, niematerialne, informacyjne, może to być typowa informacja, a więc szanowni państwo, obojętnie jakich zasobów. Nie wiemy, jakie zasoby będziemy mieli za 100, 200, 300, 1000 lat, może w ogóle będziemy, nie będziemy potrzebowali żadnych zasobów. Ale szanowni państwo, póki będziemy potrzebowali dowolne zasoby, ta definicja będzie dobra. A więc właściwych zasobów we właściwym miejscu i czasie, w odpowiedniej ilości i po odpowiednim koszcie, w taki sposób, aby całość urzeczywistnienia głównego celu była zrealizowana zgodnie z podstawowymi miernikami, czyli w sposób skuteczny, efektywny i korzystny. Najlepsza moim zdaniem definicja logistyki. No i szanowni państwo, wspomniałem o procesie decyzyjnym. No to rzućmy na koniec, żeby tutaj ten webinar nie był zbyt długi i zbyt nużący, rzućmy okiem na koniec na proces decyzyjny z punktu widzenia właśnie logistyka. A więc szanowni państwo, dlaczego proces decyzyjny zachodzi? To już też powiedziałem, bo musi zajść, bo mamy potrzebę, czyli pojawił się popyt, potrzeba podjęcia decyzji. My musimy podjąć tę decyzję, a więc jest konieczność podjęcia decyzji. Dalej, szanowni państwo, proces decyzyjny musi zajść, czyli jest to nasz proces produkcyjny de facto, tak? My produkujemy decyzję, a więc mamy proces decyzyjny, który dla logistyki jest typowym procesem produkcyjnym. Po co? Po to, żeby powstał produkt, czyli decyzja, który zaspokoi nam popyt. No i szanowni państwo, aby ten proces mógł się zrealizować, muszą zostać odpowiednie zasoby dostarczone przez system wsparcia logistycznego, w tym przypadku poprzez różnego rodzaju systemy informacyjne, nie mylić z informatycznymi, ale systemy informacyjne, czyli będą to logistyczne procesy wspierające, których zadaniem jest dostarczenie do procesu głównego, czyli procesu naszego produkcyjnego, w tym przypadku procesu decyzyjnego, odpowiednich zasobów, a w przypadku procesów decyzyjnych są to oczywiście informacje. I tutaj, szanowni państwo, postawię kropkę, a może właściwie 3 kropki, bo mam nadzieję, że jeżeli wystartujecie w olimpiadzie spedycyjno-logistycznej, dostaniecie się do finału, zgarniecie indeks na nasz wspaniały wydział, to mam nadzieję, że spotkamy się na zajęciach właśnie z logistyki, poświęconym również logistyce informacji, na których będę mógł jeszcze dokładniej, bardziej szczegółowo, z większym zapałem jeszcze, bo akurat do tego zapał mam bardzo duży, opowiedzieć państwu o właśnie logistyce informacji, procesach decyzyjnych, budowaniu przewagi konkurencyjnej, wpływie nowoczesnych technologii, wykorzystywaniu tych nowoczesnych technologii, systemach informatycznych, które powstają, są, istnieją, technologiach wykorzystywanych do chociażby pozyskiwania tych danych, przetwarzania tych danych, przekazywania ich dalej, a więc wiele, wiele ciekawych rzeczy jeszcze przed wami. A więc, szanowni państwo, ja bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, to będzie pierwszy z 2 webinarów, który się pojawi. Mam nadzieję, że temat dla państwa interesujący i ciekawy. Oczywiście zainteresowanych odsyłam również do książki, czyli Logistyka Informacji w Gospodarce 4.0, autorstwa mojego oraz pana magistra Patryka Wierzbowskiego. Ja za ten czas bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia.